Hamilton Smith, komentarz do drugiego listu Jana. O tym, jak odeprzeć fałszywych nauczycieli. Już za dni apostoła Jana antychrystusowi nauczyciele i fałszywi prorocy powstali w kręgu chrześcijańskiego wyznania. Dlatego absolutnie nieodzowne było, aby wierzący mieli się na baczności i znali prawdziwy charakter tych, którzy wśród ludu Bożego zajmowali miejsce nauczycieli. Drugi i trzeci list apostoła zajmują się tymi trudnościami. Drugi list Jana został napisany, aby ostrzec wierzących, by nie przyjmowali tych, którzy przeczyli prawdzie o Chrystusie. Trzeci list zachęca nas, abyśmy przyjmowali i wspierali tych, którzy głoszą prawdę. W obu tych listach prawda odgrywa zasadniczą rolę, ponieważ tylko ona jest skutecznym sprawdzianem prawdziwego charakteru tych, którzy podają się za sługi Boże. Jedynie prawda pozwala nam rozróżniać fałszywych nauczycieli od prawdziwych sług pańskich. Werset pierwszy. Starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. Adresatem drugiego listu apostoła nie jest większa grupa wierzących, lecz wybrana Pani i jej dzieci. Dlatego też list ten w szczególny sposób podkreśla naszą osobistą odpowiedzialność. Motywem, który przyświecał apostołowi, gdy pisał to ostrzegawcze pismo, była miłość, której czuł się związany z innymi, którzy poznali prawdę, przez co znaleźli się w kręgu chrześcijańskiej społeczności i miłości. Werset drugi. Ze względu na prawdę, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Innym powodem, dla którego apostoł uznał za konieczne napisanie do tej wierzącej kobiety, była prawda, która mieszka w nas i będzie z nami na wieki. Jego gorącym pragnieniem było, aby wierzący zostali zachowani od zwodzicieli i aby prawda nie została zmieszana z tym, co błędne i fałszywe. Werset trzeci drugiego listu Jana. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. Apostoł pragnie, aby owa Pani mogła cieszyć się błogosławieństwem łaski, miłosierdzia i pokoju od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, w prawdzie i w miłości. Z tego względu podkreśla ważne prawdy, które były podważane przez zwodzicieli, przed którymi nas ostrzega, jak uczynił to już zresztą w swoim pierwszym liście. Co więcej, gorąco pragnie, aby wierzący zażywali tych cudownych błogosławieństw łaski, miłosierdzia i pokoju nie w czysto ludzki sposób, lecz jako ci, którzy kroczą w prawdzie i w miłości. Wersety od 4 do 6 drugiego listu Jana. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam Ojciec. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Takie jest to przykazanie, które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. W wersetach 4 do 6 apostoł konfrontuje prawdę i miłość z naszym praktycznym postępowaniem,
tylko wtedy, gdy jesteśmy ugruntowani w prawdzie i w miłości i gdy decydują one o całym naszym postępowaniu, będziemy w stanie oprzeć się fałszywym nauczycielom. Apostoł pisze do tych, którzy znają prawdę, do tych, w których prawda mieszka, o czym czytaliśmy w wersetach od 1 do 2. Wyraża swoją radość, że nie poprzestają oni na samej znajomości prawdy, lecz że również w niej chodzą. Jeżeli chcemy ujść przed fałszywymi naukami i odeprzeć skutecznie zwodzicieli, nie wystarczy, że znamy prawdę. Musimy także odzwierciedlać ją w praktyce zgodnie z przykazaniem, które otrzymaliśmy od Ojca. Z pierwszego listu wiemy, że przykazaniem Ojca jest, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 23 werset. Przykazanie, o którym pisze apostoł, nie jest nowym przykazaniem, lecz tym, które słyszeliśmy od początku. Tym, co mieliśmy od początku, jest przedstawiona w Chrystusie pełna prawda o Synu i Ojcu oraz wezwanie do postępowania zgodnego z nową naturą we wzajemnej miłości bratniej. Co więcej, miłość przejawia się w posłuszeństwie wobec przykazań Ojca. Zostaliśmy powołani, by kroczyć zgodnie z Jego przykazaniami w prawdzie wyrażonej od początku w Chrystusie. Oznacza to postępowanie świętości i miłości. Jest tak dlatego, ponieważ ową wzniosłą prawdą, która została objawiona w Chrystusie, jest to, że Bóg jest światłością i miłością. Werset 7 drugiego listu Jana. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Tak więc jako ci, którzy znają prawdę, w których prawda mieszka i którzy konsekwentnie postępują zgodnie z nią, możemy wiedzieć, że będziemy w stanie rozpoznać i odeprzeć wielu zwodzicieli, którzy wyszli na świat. Można ich zidentyfikować po ich postawie względem Chrystusa. Być może twierdzą, że Jezus Chrystus był dobrym człowiekiem, ale nie uznają, że przyszedł w ciele. Wyznawać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, oznacza uznać, że On istniał, zanim jeszcze stał się człowiekiem. Wyrażenie przyszedł w ciele zawiera w sobie znacznie więcej niż tylko uznanie Jego człowieczeństwa. O zwykłym człowieku nie mówi się, że przyszedł w ciele, bo jakże miałby przyjść inaczej? Zaprzeczać temu, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, oznacza przeczyć Jego wcześniejszej egzystencji, a więc negować, że On jest Bogiem. Ktoś, kto podważa tę wzniosłą prawdę o Chrystusie, od razu demaskuje się jako zwodziciel i antychryst. Werset 8. Drugiego listu Jana. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Skoro zwodziciele są na świecie, apostoł ostrzega nas, abyśmy baczyli na siebie samych, abyśmy nie ulegali ich wpływom i nie odwrócili się od prawdy. Zboczenie z drogi oznacza bowiem utratę pełnej nagrody za naszą pracę, jaka oczekuje nas w przyszłym dniu. Werset 9. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Aby zachować nas od złego wpływu tych, którzy twierdzą, że poczynili postępy ku rzekomej prawdzie wyższej, ponad objawioną w Chrystusie od początku, apostoł mówi, kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Odrzucać objawioną w Chrystusie prawdę o Ojcu i Synu oznacza znajdować się w stanie całkowitej niewiedzy co do Boga. Pozostanie w prawdzie jest jednoznaczne z posiadaniem znajomości zarówno Ojca, jak i Syna. Wersety od 10 do 11 drugiego listu Jana. Jeżeli ktoś przychodzi do was,
i nie przynosi tej nauki. Nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Jeżeli zatem ktoś przychodzi do naszego domu i nie przynosi tej nauki, mamy go nie przyjmować ani nawet go nie pozdrawiać. Gdy stawką jest prawda odnośnie osoby Chrystusa, nie wystarczy tylko wyrazić naszą słowną dezaprobatę, mówiąc, że nie zgadzamy się z fałszywymi poglądami. Mamy wystrzegać się wszystkiego, co w jakikolwiek sposób mogłoby być poczytane za nasze utożsamienie się ze złą nauką, zaakceptowanie jej czy trzymanie się jej. Wielu chrześcijan może błędnie rozumieć różne aspekty prawdy lub wykładać słowo w sposób opaczny lub co najmniej posiadający liczne braki. Wszyscy musimy wiele jeszcze się nauczyć. Niemniej jednak, gdy ktoś przeczy prawdzie o osobie Chrystusa, nie może być mowy o wyrozumiałości dla tego, kto trzyma się zła. Przyjęcie takiej osoby jest jednoznaczne z uczestnictwem w jej złych uczynkach. Wersety 12-13 drugiego listu Jana. Miałbym wam wiele do napisania, ale nie chcę tego pisać piórem i atramentem. Wszak spodziewam się być u was i osobiście z wami porozmawiać, ażeby radość nasza była zupełna. Pozdrawiają cię dzieci siostry twojej wybranej. W wersetach 12-13 apostoł zdradza, że wiele jest jeszcze rzeczy, o których miałby do napisania, ale może zaczekać z nimi do czasu, aż zobaczy się osobiście z adresatami listu. Wtedy będą mogli je omówić. Natomiast sprawa dotycząca zwodzicieli negujących prawdę o Chrystusie była tak nagląca, że apostoł czuł się zmuszony, by napisać ten list. Koniecznością było napomnieć wybraną panią, a wraz z nią bezpośrednio, pośrednio, a wraz z nią pośrednio wszystkich wierzących, aby w sposób bezkompromisowy występowali w obronie wzniosłej, zasadniczej prawdy o Ojcu i Synu, która stanowi fundament naszej wiary.